Mam obecnie 14 lat. Kiedy byłam w drugiej klasie podstawówki i przygotowywałam się na pierwszą komunię świętą, miało miejsce jedno z kilku dziwnych zdarzeń. Był początek roku szkolnego. Pamiętam, bo wtedy zaczynały się próby z holi dziecięcych u mnie w parafii. W noc przed pierwszą próbą miałam niepokojący sen. Byłam na próbie. Wszystko było w porządku, poza jednym małym szczegółem. Była tam kobieta, stała do nas tyłem i grała na pianinie. Była ubrana w czarną bluzkę z długim rękawem i czarną spódnicę do ziemi. Jej włosy były zebrane w idealnego koka. Z tego co pamiętam, zdziwił mnie jej wzrost. Była dość niska jak na osobę dorosłą, a z perspektywy dziewczynki, jaką byłam, wszyscy dorośli byli wielcy. Jej ruchy były dość sztywne. Po dłuższym czasie okazało się, że ona jest kukiełką. Jej twarz była straszna. Kiedy nie grała, patrzyła na mnie, tak jakby z nienawiścią. Potem, gdzie nie poszłam, ona tam była. Były sytuacje, gdzie mnie uderzyła albo popchnęła. Jednak, kiedy weszłam do mojej łazienki, zobaczyłam ją. Przeraziłam się, gdy nagle usłyszałam dźwięk przekręcanego zamka. Byłam z nią sama. Jej oczy stały się czarne. Krzyczała coś, że to przez takich jak ja krew została rozlana. Na te słowa twarz lalki pękła od ust po kości policzkowe, a z pęknięć sączyła się krew. Następnie lalka wzięła nóż i wbiła mi go w brzuch. Wtedy obudziłam się. Poczułam ból w podbrzuszu, ale nie miałam rany. Kiedy podniosłam wzrok, za zasłonami zobaczyłam jej sylwetkę. Momentalnie mój pies się zerwał i zaczął warczeć. Przerażona zerwałam zasłonę, ale nic za nią nie było. Poczułam chłód. Tej nocy nie zmrużyłam już oka. Przez jakiś czas było okej. Do czasu. W noc przed pierwszą komunią, tuż przed snem, oglądałam bajki na komputerze. Nie wiedziałam dlaczego, ale same z siebie zmieniały się w samym środku odcinka. Nagle zaczęło śnieżyć, a komputer zaczął wydawać dziwne dźwięki. Wyskoczyłam z łóżka jak oparzona. Jedyne, co na początku widziałam na ekranie, to czerń, przez co myślałam, że się wyłączył. Jednak po chwili włączył się jakiś dziwny film. W skrócie wyglądał tak. Grupka dzieciaków dla żartu podpalało i gasiło trawę. W pewnym momencie ogień wymknął im się spod kontroli. Żywioł powoli trawił dom, w którym spał pewien mężczyzna. Jego żona dowiedziała się o tym dopiero następnego dnia, bo nocowała wtedy u swojej siostry. Po utracie męża kompletnie zwariowała. Ponoć jedna osoba, z którą rozmawiała, była jej lalka. Wyglądała dokładnie tak, jak ta z mojego snu. Ponoć kobieta trafiła do szpitala psychiatrycznego, gdzie z niewyjaśnionych przyczyn zmarła. Lalka trafiła do jej siostry, jednak po pewnym czasie rozpłynęła się w powietrzu. Przerażona spisałam adres linka strony, na której wyświetlił mi się ten film. Wzięłam też figurkę z biurka i przejechałam nią mocno po ręce. Następnego dnia na ręce miałam widoczny ślad. Kartka również była na swoim miejscu, jednak po wpisaniu linku w wyszukiwarce pokazywało mi, że strona nie istnieje. Od tego momentu co jakiś czas straszna lalka nawiedza mnie w snach i próbuje zrobić mi krzywdę. Co straszniejsze, że często to co przeżywam we śnie trochę pokrywa się z tym, co dzieje się potem. W realu. Raz lalka złapała mnie za biodro, które złamała. 3 dni później w to samo biodro ugryzł mnie jakiś pies mieszkający niedaleko mnie. W 2006 roku moja babcia znalazła w szpitalu wahadełko. Babcia miała zwyczaj umieszczać je nie nad dłonią, ale nad specjalną tablicą z numerami. Potem ja znalazłem u niej w domu to wahadełko. Najpierw umieściłem je nad fotografią babci, a potem nad tablicą. Pokazało mi liczbę 2008. W tym roku babcia zmarła. Z początku myślałem, że to zwykły zbieg okoliczności. Jednak 2 lata temu zrozumiałem, że przepowiednie owego wahadełko powinno się brać z ogromną powagą. Dawno temu przygarnęliśmy ze schroniska i szybko pokochaliśmy Jerego. Powiedziano nam, że urodził się w 2005 roku, więc kiedy do nas trafił, miał 3 lata. Zapytałem wtedy wahadełka, jak długo z nami będzie, czyli jak długo będzie żył. Wahadełko wskazało liczbę 10. W 2012 roku bałem się, bo Jerry właśnie obchodził 10. urodziny. Ale rok minął mu w dobrym zdrowiu, nic się nie działo. A ja na długi czas zapomniałem o całej sprawie. W
tym roku Jerry zmarł po długiej chorobie, a ja przypomniałem sobie dawną przepowiednię. Wyglądało na to, że wahadełko wskazało, jak długo Jerry będzie w naszej rodzinie. Witam, mam na imię Michał, mam 23 lata i mieszkam w Kluczborgu. Chciałem się podzielić historią ze swojego życia. Miałem 14 lat, często sypiałem u prababci. Byłem z nią bardzo zżyty i miałem bliżej do szkoły. Gdy pewnego dnia przyszedłem po szkole do prababci, ona płakała. Okazało się, że zmarła jej siostra. Pojechaliśmy na pogrzeb, ale nic dziwnego się nie działo. Po powrocie do domu poszedłem się uczyć i wieczorem poszedłem spać do prababci. W sumie jak co dzień. Przywitałem się i usiadłem przy stole. Babcia podeszła i powiedziała, że była u niej siostra. I tu się zdziwiłem, bo przecież byłem na jej pogrzebie. Ale nie przeszkadzając babci, słuchałem nadal. I powiedziała, że siostra przyjdzie po nią za 2 tygodnie. Oburzyłem się i powiedziałem, że to niemożliwe i aby sobie ze mnie nie żartowała. I udałem się do łazienki, aby się umyć. Po kąpieli poszedłem spać. Rano poszedłem do szkoły i wróciłem po lekcjach. Nie rozmawialiśmy już na ten temat ani trochę. Minął 1 tydzień i 6 dni. Była środa i babcia powiedziała, abym nie przychodził do niej na noc, ponieważ chcę odpocząć, więc się zgodziłem. Po lekcjach poszedłem do domu. Odrabianie lekcji, obiad, wyjście z kolegami na dwór, kolacja, mycie, spanie. W sumie dzień jak każdy inny. Rano ubrałem się i poszedłem do szkoły. Miałem dziwne przeczucie, że stanie się coś złego. Po powrocie do domu ze szkoły zobaczyłem, że wszyscy siedzą w jednym pokoju i płaczą. I mama powiedziała, że prababcia nie żyje. Był to najgorszy dzień w moim życiu. Po jakimś czasie, gdy doszedłem do siebie, przypomniałem sobie, co powiedziała mi prababcia o swojej siostrze, że przyjdzie po nią za 2 tygodnie. Nie potrafię tego wytłumaczyć, ale wierzę w duchy, że istnieją dobre i złe i że czasem przychodzą, by oznajmić nam coś ważnego. Była sobota rano, więc nie musiałem się spieszyć do szkoły. Leniwie przeciągałem się w łóżku. Dopiero po chwili otworzyłem oczy. Do pokoju weszła moja mama i popatrzyła na mnie z uśmiechem. Podeszła do okna. Widziałem, jak lekko odsłoniła firankę. Otworzyła drzwi i weszła na balkon, gdzie sądziłem, że jak zwykle wiesza pranie. Jednak to wszystko trwało zbyt długo i dlatego zupełnie obudzony poszedłem tam, żeby sprawdzić, co się stało. Jednak na balkonie nie było ani mamy, ani nikogo innego. Wyszłem ze swojego pokoju i zajrzałem do sypialni moich rodziców. Oboje jeszcze spali. Do dziś nie wiem, kto wtedy mi się przyglądał, a może to wszystko mi się tylko przyśniło. Często myślę o bliskich, którzy już odeszli z tego świata, ale nigdy nie lubiłem jeździć po cmentarzach w okolicach święta zmarłych. Pośpiech i ta atmosfera smutku jakoś zawsze na mnie źle wpływała. Wolałem za to w ciszy oddawać się wspomnieniom. Wszystko zmieniło się pewnej nocy, kiedy przyśnił mi się dziwny sen i do dzisiaj nie jestem pewny, czy to była rzeczywistość. W tym śnie byłem przekonany, że się obudziłem, a na skraju łóżka siedziała moja mama. Popatrzyłem się na nią, a ona powiedziała mi, że dawno mnie nie widziała i że bardzo za mną tęskni. Poczułem się winny. Moja mama zmarła 5 lat wcześniej. Tego roku pojechałem na cmentarz zapalić znicz i wracam tam co roku. Wierzę, że w ten sposób sprawiam mamie przyjemność i że już nie czuję się sama. Przeżyliście jakąś straszną historię? Coś, co wydaje Wam się dziwne, a boicie się komuś o tym opowiedzieć? Piszcie, a już wkrótce z Waszą historią zapoznają się ci, którzy wierzą w istnienie rzeczy niemożliwych i trudnych do wytłumaczenia. Nie jesteście sami. Pamiętajcie, takie rzeczy się zdarzają i warto w nie wierzyć. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym strasznym odcinku.